Nawet bohaterowie potrzebują czasem pomocy. Tysiące ludzi opiekuje się bliskimi w domach. Zdarza się, że brakuje im sił. Jeśli znasz kogoś takiego, zapytaj, jak możesz pomóc. Dowiedz się więcej na stronie hospicja.pl. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Jak na przesłuchaniu. Jak się masz? Dobrze, bardzo dobrze się mam, serio. Myślę, że wpiszę trzy takie, na które chyba miałam najbardziej wpływ. Tomek. To jest właśnie ten chłopak, o którym mówiłam, ten 18-latek, który wziął odpowiedzialność za swoje młodsze rodzeństwo. Pani Zofia mieszkała ze swoim synem, ale tak naprawdę to jest idealny przykład tego, jak można być samotnym w tłumie. Dzięki tej naszej relacji ona poczuła, że ludzie robią coś, nie oczekując niczego w zamian. Że są młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi ludzie, którzy chcą coś z siebie dać dla kogoś innego, nie oczekując nic w zamian. I potem dostał po prostu pluszaki. I jak zobaczył pierwszego pluszaka, to się do niego przytulił i nie chciał go puścić. Starsza pani, która mieszkała sama. Ta pani, jak dziewczyny do niej przychodziły na spotkania, to zawsze chciała, żeby już przestańcie z tym, już się mnie nie pytajcie, co ja chcę, tylko usiądźcie ze mną i porozmawiajcie. I to, co nas najbardziej urzekło podczas finału, to było to, jak starsza pani przytula się do pralki i ją całuje. Sama o nas mówi, że jesteśmy jej wnukami, nie ma innych wnuków, tylko jesteśmy my. Pomogłem wielu osobom, w tym sobie. Myślę, że to chyba jest tym wszystkim najważniejsze. Pomagam dlatego, żeby w jakiś sposób zmieniać świat, żeby świat był lepszy, żeby właśnie ten uśmiech, moim marzeniem właśnie jest, żeby ludzie uśmiechali się do siebie na ulicę tak po prostu. I dając im to, co mamy i niekoniecznie pieniądze. Myślę, że to jest właśnie recepta na lepszy świat. Zacząć pomagać na początek i zmieniać to swoje najbliższe otoczenie po to, by po jakimś czasie zobaczyć, że to przenosi się dalej. To, że my zmieniamy perspektywę jakiegoś małego odcinka rzeczywistości, własną, czyjąś, to w tej idealnej przyszłości sprawi, że będziemy wszyscy wobec siebie życzliwi i chętni do pomocy. Każdy jest jednostką. Wszystkie jednostki zbierzemy do siebie, no to świat się składa z jednostek. Mamy świat.
Witajcie. Jestem Amelia ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Pragniemy stworzyć akcję dla rodziny, która została poszkodowana przez pożar. I ta akcja nazywa się hashtag Skakanka Challenge. Czyli skaczemy 20 razy na skakance i wpłacamy minimum 5 zł na platformę zrzutka.pl. Do niej link zostawiamy Wam w opisie. My nominujemy pierwsze liceum ogólnokształcące w Turku, zespół szkół rolniczych w Kaczkach Średnich, a także powiatową komendę policji w Turku. Macie 48 godzin, aby wykonać to zadanie i nominować inne osoby lub inne instytucje. Zaczynamy! Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz, jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może nie w morze porzucać zaraz. Góry, do góry, może nie może się doczekać na wielkie próg. Powyżej spójrz, pomoc pochodzi z nieba, no to...